Dzień dobry, Jacek Pożycki, gościox.pl. Proszę Państwa, nasz dzisiejszy gość spędził 8 lat w Tybecie, poza tym występował z Andreą Bocellim, a teraz spędza czas w pracy, surfując po internecie i siedząc na Facebooku i tak przez 8 godzin jeszcze mu za to płacą. Tak jest. Wygląda na poważnie, to zaraz Krzysztof Puda nam opowie. Zacznijmy od chóru, bo Andrea Bocelli pojawił się w związku z chórem. Jesteś osobą, która... I jaki masz głos w chórze? Baryton, bas-baryton. Bas-baryton. I powiedz mi, jak wygląda twoja przygoda z chórem? W ogóle, zanim zaczniemy o chórach, to od razu chciałem powiedzieć, że super jest w ogóle angażowanie się w życie takich małych grup społecznych, bo to jest bardzo kształcące, szczególnie dla mnie tak to było, że jakoś to, że się angażowałem gdzieś tam w różne grupy i w chóry przede wszystkim, jakoś mnie tak wychowało do życia społecznego i zawodowego też, o czym pewnie później. A co do chórów, no to zacząłem od chóru Lutnia w Strumieniu. Który obchodzi jubileusz. Który obchodzi w tym roku stulecie, tak. Także dość taka poważna sprawa. To jest chór normalnych takich ludzi, śmiertelników, że tak powiem, niezwiązanych z muzyką do końca, którzy tam nie do końca też nawet czasem nuty czytają, aczkolwiek no, po prostu spotykają się zamiast gdzieś tam na piwie czy innych takich sprawach, spotykają się razem co tydzień, żeby gdzieś tam odpocząć i przy okazji razem pośpiewać, coś fajnego zrobić. No i tak się składa, że zaczyna to też coraz lepiej wychodzić. Więc tam gdzieś i są nagrody na konkursach i wyjazdy się zaczynają, więc bardzo, bardzo fajna, pozytywna sprawa. Czyli zachęcasz ludzi do tego, żeby wzięli udział w różnych chórach, żeby tak? Próbować po prostu nowych rzeczy w różnych grupach, bo to jest naprawdę super. Ośrodki kultury w ogóle prowadzą sporo zajęć takich popołudniowych. Ludzie czasem nie do końca wiedzą, czy coś ich tam zainteresuje, czy czymś się mogą zająć, ale naprawdę polecam spróbować, bo ja też nie wiedziałem do końca, czy w jakich krajach byłeś w związku z chórem? W związku z chórami. No, trochę tego było, bo zwiedziliśmy szczególnie z chórem Harmonią z cieszyńskiego Usia. Zwiedziliśmy no, kawał Europy i nawet poza Europą, bo ostatnio byliśmy też na Filipinach między innymi, więc... Dobrze, że w Cieszynie znalazłeś chwilę czasu, żeby z nami porozmawiać. To bardzo cenne. Właśnie za chwilę jadę na koncert, ale dobrze, jeszcze damy. To szybko musimy przyspieszyć. Powiedz mi, Andrea Bocelli, bo występowałeś przed nim, czy na scenie razem? Jak to wyglądało? Tak, to był wspólny koncert właśnie Andrea Bocellego z Orkiestrą Filmową Polską i z nami właśnie z chórem Harmonia z Cieszyna. Między innymi, więc naprawdę wielkie wydarzenie na Tauron Arenie w Krakowie, gdzie tam bodajże 20 tysięcy osób było na publiczności, więc no, niesamowite wrażenie to robiło, patrząc ze sceny, więc super, naprawdę, no nigdy bym nie pomyślał, że będę kiedyś na jednej scenie, na przykład z Andreą Bocelli, nie? Zgadza się, to bardziej, że jesteś dość młody. No, powiedzmy. Powiedzmy, 20 plus? Już prawie po 30, także... 20 plus? Tak, z górki, to... powoli. Z górki, ale nie z górek wielkich. Nie. Jesteś ze Strumienia. Ze Strumienia, dokładnie. Ze Strumienia. W Strumieniu organizowałeś coś takiego jak SWARD. Tak, SWARD to jest w ogóle stowarzyszenie tak naprawdę, aczkolwiek zaczęło się od festiwalu. Najpierw był festiwal SWARD, który organizowaliśmy razem z naszą grupą fotograficzną lata temu, bo w tym roku już mamy 8 festiwal bodajże. Tak, 8, więc 8 lat już to robimy, więc jeszcze byłem przed 20, jak zaczynaliśmy w ogóle to robić. Jeszcze nie myślałem o tym, że będę kiedyś animatorem społeczno-kulturalnym, że będę się zajmował organizowaniem wydarzeń zawodowo również. No i w tym roku właśnie 8 edycja
założyliśmy właśnie po drodze stowarzyszenie i teraz działamy już jako stowarzyszenie, żeby tam móc pozyskiwać środki na organizację imprez i tak dalej. Różne imprezy organizujecie, koncerty? Tak, koncerty przede wszystkim w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Strumieniu. No i co roku mamy ten nasz festiwal, czasem też się zdarza jakaś impreza charytatywna. W sumie średnio tak raz w roku się gdzieś tam coś takiego przydarza. Że... I w czerwcu w tym roku? W czerwcu, tak. Kolejna 22 edycja. Do 24 czerwca. To są trzy dni właśnie imprez w Strumieniu. Jedna to jest wernisaż wystawy zawsze w Ośrodku Kultury. Później drugi dzień, sobota, to jest taka impreza muzyczna w parku w Strumieniu, gdzie jest między innymi przegląd zespołów. No i trzeci dzień to jest niedziela, czyli taka bardziej impreza filmowa znowu w Ośrodku Kultury na sali widowiskowej. Więc tak staramy się różne aspekty sztuk pięknych i nie tylko jakby gdzieś tam poruszać. Mhm. I pokazywać. Ja powiedziałem w zapowiedzi, że spędziłeś 8 lat w Tybecie, co nie jest prawdą, ale 8 lat w Tybecie to zespół, w którym grasz. Tak, gram od 10 bodajże lat już prawie. Jak się wam układa współpraca? Bardzo fajnie, teraz już fajnie, znaczy zawsze było spoko. Teraz już fajnie. Zawsze było spoko, aczkolwiek dużo było zawirowań takich osobowych, więc tam skład się zmieniał bardzo przez te lata. Teraz już od dłuższego czasu jest stały skład i bardzo fajnie się dogadujemy i po prostu robimy to, co nas cieszy tak naprawdę. A że gdzieś tam też jakieś sukcesy powoli udaje się odnosić, to tylko na plus. I siedzisz na Facebooku przez 8 godzin, ludzie ci za to płacą. Proszę o tym opowiedzieć. Muszę się przyznać, że siedzę na Facebooku. Zajmujesz się social mediami, tak? Czy jak to tak, staram się właśnie w tym kierunku, że jakoś praca... teraz rozwijać. Między innymi robię to właśnie 8 godzin dziennie, aczkolwiek to też nie jest tak, że to jest 8 godzin, bo... 8 plus. Tak, bo Facebook nie jest otwarty od 8 do 16, tak, tylko i niektóre niedziele też działa. 24 na dobę, niestety. Mm-hmm. Trzeba reagować jakby na to, co się dzieje non-stop, także staram się tym zajmować. Robię to między innymi w Cieszyńskim Ośrodku Kultury od jakiegoś czasu, ale też z innymi firmami współpracuję tam na jakichś umowach, zleceniach, więc no, można z tego wyżyć, że tak powiem, i może to być jakiś taki sposób na siebie. Promujesz siebie albo daną instytucję, albo dane wydarzenie, wiesz jak to robić, tak? Tak, właśnie na tym to polega. No, bardzo się rozwijają dynamicznie te media społecznościowe, więc żeby być jakby dobrym w tym, to trzeba być naprawdę na bieżąco i trzeba się interesować tym. No, byłem niedawno na takim wydarzeniu bardzo, gdzieś tu miałem... I Love Marketing and Social Media to jest jedna z takich największych konferencji dotyczących marketingu i social media w Polsce i tym się naprawdę zajmują poważni ludzie. Siedzą na fejsie dokładnie i robią to, więc... Jest więcej zagrożeń czy plusów, czy jakichś korzyści wynikających z bycia na Facebooku? Wiesz co, trzeba umieć z tego korzystać na pewno. No tak, nie brać L4 i nie pokazywać się na plaży. Na przykład. No trzeba jakby wiedzieć, co tam można wrzucić, czego lepiej nie wrzucać. Mi znajomi zarzucają, że mnie jest trochę za dużo i czasami przyznaję rację, że gdzieś tam za dużo mnie się pojawia w tych social mediach i że przesadzam. Ale dzięki temu może praca cię szuka, a nie tak, i właśnie o tym chciałem trochę powiedzieć, że ja dzięki temu nie muszę szukać pracy, bo tak naprawdę dzięki temu też się spotkaliśmy, nie? Bo cały czas wyskakiwał Krzysiek Kuda. Krzysiek Kuda, myślę, kurczę, kim jest ten człowiek? Trzeba przyjechać do niego. Dzięki temu, że gdzieś tam się jakieś relacje nawiązuje w internecie, w social mediach, to rodzi się z tego czasem naprawdę sporo fajnych rzeczy też w realnym jakby życiu na żywo. Tak jak teraz sobie tu siedzimy, tego by też nie było, gdyby nie social media. Tak samo bym nie pracował prawdopodobnie w Cieszyńskim Ośrodku Kultury. Mhm. Wcześniej pracowałeś w Strumieniu, też w Ośrodku tak, Kultury. Tak, w Strumieniu, też w Ośrodku Kultury. No, twoim zakresem obowiązków było też mniej więcej to samo, co w Cieszynie, tak? Tak, podobnie. Było tam trochę więcej do roboty z takich rzeczy technicznych, bardziej nagłośnienia, oświetlenia. Jakoś tam, no nie miałem jakby doświadczenia z tym wcześniej, więc uczyłem się tego na bieżąco, więc jakieś tam umiejętności w tym kierunku też mam. No aczkolwiek wolałem się skupić bardziej na tych social mediach i właśnie w Cieszynie głównie to robię, aczkolwiek wiadomo, że... I trochę też pomagasz pewnie przy organizacji Święta Trzech Braci. Tak, między innymi przy wszystkich imprezach i przy Święcie Trzech Braci. Ale również. Nie będziesz zdradzał jeszcze szczegółów dotyczących Święta? Znaczy myślę, że już większość, niektóre, tak. Większość programu mam ogłoszonego tak naprawdę. W przyszłym tygodniu będziemy mieli jeszcze ostatnią gwiazdę, więc domyślam się, że to już będzie... Krzysiek Puda słyszałem na Facebooku. Tak, na pewno, między innymi. Ale 8 lat Tybecie też będzie akurat. Tak, ty też będziesz. Tak, z Chwytakiem zagramy razem, więc też się pojawię jakby w tej roli. Byłem koniec, to też jest numer, który zagramy pierwszy raz przy tak zacnej publiczności.
czasie, na koniec, dobra? Człowiek to jest taka świetna maszyna, zawsze do przodu i bez kompromisów. I kiedy swoją pierwszą pracę zaczynasz, spróbuj zwiększania długopisów. I nie wypada, żeby w życiu ci nie wyszło, jak byłeś mały, bo chciałeś być straszakiem. I nawet kiedy odchodzisz od zmysłów, skręcaj długopisy ze smakiem. Od kogo masz te plany? Kto dał ci na to zgodę? My serca nie oddamy, dajemy szatą głowę. Od kogo masz te plany? Kto dał ci na to zgodę? My serca nie oddamy, dajemy szatą głowę. Proszę Państwa, jakby się ktoś zastanawiał, co robić po animacji społeczno-kulturalnej, to może się okazać, że wcale człowiek nie jest bezrobotny, wręcz przeciwnie, może się okazać, że człowiek nie ma czasu na sen. Dokładnie, tak, dokładnie. A jak w ogóle wspominasz studia albo szkołę, całą ścieżkę edukacyjną? Oj, była kręta i pełna wybojów. No, w szkole jakoś się tam nie wyróżniałem na pewno, a jeśli już, to na pewno nie w tym pozytywnym sensie. Czekałeś na swój moment po prostu. Tak, tak. Jakoś tak nie byłem do końca zainteresowany tym, co się działo w szkole i w gimnazjum i później w liceum. No, jakoś tak udało mi się skończyć tę szkołę, aczkolwiek... Wiesz, że ta górniak nie skończyła szkoły, a no, chyba to nie jest najważniejsze, że... aczkolwiek tak. Młodym wszystkim mówię, że jednak warto się skupić na tym, bo no nie było łatwo, nie było łatwo, bo więc większość czasu tam gdzieś spędzałem na takich różnych zajęciach dodatkowych, też więcej właściwie niż tych szkolnych zajęciach, na których właściwie powinienem bywać. Fotograficzne między innymi. No i dzięki temu też później powstał SWART i tak dalej, później to się już potoczyło. A animacja społeczno-kulturalna to kierunek w Cieszynie? Tak, kierunek w Cieszynie. Jak wspominasz zajęcia? Bardzo, bardzo fajne. Jeśli ktoś się interesuje tym i naprawdę chce coś z tego wyciągnąć, to polecam, bo zawsze coś można dla siebie skorzystać. No są też tacy, którzy po prostu dostali się przypadkiem gdzieś tam na te zajęcia i zawsze wtedy, jeśli się uczy czegoś, co mnie interesuje, to zawsze się będzie na to narzekać, nie? Także no nie warto się zniechęcać tym, że ktoś tam mówi, a animacja, w sumie nuda, nic się nie dzieje, niczego się nie można nauczyć, nie ma pracy i tak dalej, bo praca jest i aż za dużo czasami. Jeżeli człowiek ma otwarty umysł i jest tak, płonny, jeśli chce chce i jeśli się wie właśnie co się chce robić, to zawsze ta praca jest. Wydaje mi się, że ty jesteś osobą, która wie czego chce. Zapytam jeszcze o twoje marzenia, bo jedno się spełniło, podejrzewam, tak, wywiadze mnie. Tak, zdecydowanie. Tak, już teraz można umierać, ale nie umierajmy, tak? Tak na poważnie. Czy masz jakieś marzenia, jakie plany na najbliższe? Na poważnie. Nigdy jakby nie planowałem do przodu tak bardzo, nie patrzyłem tak jakoś bardzo w przyszłość. Bardziej brałem po prostu to, co mnie spotyka na co dzień, na bieżąco. I póki co to się u mnie sprawdza, więc marzeń jakichś wielkich też nie mam. No na razie... Dobrze, że działacie w Cieszyńskim Ośrodku Kultury. Wydaje mi się, że to chyba wszyscy mieszkańcy Cieszyna widzą, że tam się naprawdę dużo dzieje. Tak, no to jest na pewno... I zespołu na pewno tworzyć wiele atrakcji, nie? Dla mieszkańców. Tak, to jest bardzo satysfakcjonujące, że można coś fajnego stworzyć razem, więc jakby to już jest po trochu spełnienie marzeń. W ogóle to, że pracuję i praca sprawia mi przyjemność, to już jest... Macie dobry zespół. To jest tak, zdecydowanie. Cok. Pozdrawiam zresztą zespół Coku, super ludzie, naprawdę polecam imprezy cokowe i żeby się interesować tym, co się dzieje. Nie wiem, że dzisiaj masz koncert. Mam dzisiaj koncert, tak. Więc nie będę cię zatrzymywał, bo musisz się pakować, musisz jeszcze gitarę znaleźć. Właśnie, tak? Gdzieś się zagubiła. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem był Krzysztof Puda.
Dziękuję. Specjalista również. Do spraw, jak to nazwać? Social media, można tak powiedzieć. Można tak powiedzieć, ale jeszcze inne zawody można by wymieniać, ale nie mamy na to czasu. Tak jest, dziękuję bardzo za zaproszenie i za piękne ugoszczenie mnie w moim mieszkaniu. To ja bardzo dziękuję za gościnę i za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie.